Drań, czyli moje życie z Jamnikiem. Drań, Draniuszek, Dranisław. Jamnik, który imię zawdzięczał piosence Tanie dranie kabaretu starszych panów. Pierwszy ukochany pies małej Zosi, dziś znakomitej pisarki Zofii Staneckiej, która wyznaje. Pisząc teraz o Draniu, chciałam choć odrobinę spłacić dług wobec niego. Z pierwszym psem jest jak z pierwszą miłością. Nigdy się go nie zapomina. Cytat ten wskazuje na fakt, że mamy do czynienia z prozą wspomnieniową, w której fundamentalne znaczenie dla życia rodziny ma głęboka więź z Draniem. Opowieść Staneckiej jest subtelna, sugestywna, nostalgiczna, co znakomicie podkreślają delikatne ilustracje Marianny Sztynu. Kiedyś zaczytywałam na śmierć opowiadania Tadeusza Konwickiego o jego kocie, wydane pod tytułem Iwan Konwicki z domu Iwaszkiewicz, biografia. Stanecka tworzy dzieło równie znakomite literacko co Konwicki, chociaż o psie i adresowane do dzieci. Jednak zamiast ironicznej narracji, w której lubował się Konwicki, stosuje narrację emocjonalną, bliską dziecku. Nie chowa się za fasadami, lecz w prosty, impresjonistyczny sposób opowiada historię niezwykłej miłości, jaka zrodziła się między nią a Draniem. Pisarka opisuje wspólne przeżycia z Draniuszkiem, ludzko-psie rozmowy, wzajemną troskę i czułość oraz ludzko-psie spojrzenia i gesty świadczące o niespotykanym uczuciu. Wydaje się, że przewyższają one więzi ludzko-ludzkie. Relacja Zosi i Drania oparta jest na bezpieczeństwie, rozpoznawaniu emocji bez słów, wzajemnym zaufaniu i nieskalanej niczym złym miłości, która ewoluuje i nigdy nie dotknie jej anihilacja. Drań to osoba, która cementuje rodzinę w trudnych chwilach. Wspomnienia kłopotów rodzinnych przesycone są melancholią. Pisarka ubiera je w eufemizmy, niedopowiedzenia. Dotyczą bowiem tej sfery życia, którą traktuje jak nieprzyjemną tajemnicę. Pozwala nam przyglądać się temu jakby zza kotary. Wyraźnie zaznacza granice prywatności. Tymczasem wszystko, co dotyczy Drania, stanowi eksplozję czułości, troski, radości, uśmiechu. Stanecka nie banalizuje chwil szczęścia przeżytych z Draniem. Przechowuje je w skrzyni pamięci, w tej opowieści, jak drogocenny skarb. Niezwykle piękny jest fragment, w którym Drań utula Zosię do snu. Dotyka jej nosem, łazikuje po niej, marszczy brewki. Jest dla niej całym sobą. I naprawdę był. Wierny, ciepły, uważny na moje cierpienie, rozumiejący, że czasem życie nie ma smaku i wszystko na chwilę traci sens. On ten sens przywracał swoją cierpliwą, wierną miłością. Uczył mnie, że obecność może być największym darem, konkluduje pisarka. Finał losów Drania osnuty jest oniryczną mgłą i wolałabym, abyście zinterpretowali go sami lub zapytali Zosię, co się stało z Draniem. Ja tak zrobiłam. Przechowuję teraz prawdę o Draniu głęboko w sercu, a książkę tę zabrałabym na każdą bezludną wyspę. Żegnaj, kocie Iwanie. Witaj, Jamniku Draniu. Dziękuję.